Identyfikator podmiotu SCP-049-J. Klasa podmiotu Euclid. Specjalne czynności przechowawcze. SCP-049-J jest zabezpieczony w placówce 19... Nie, w placówce 101. W placówce 17? Placówce 81... Nie, w placówce 13... W specjalnej, zastrzeżonej, wysokopoziomowej placówce bezpieczeństwa w ściśle tajnej arenie MK Ultra w regionie lądowym 101,5 w UFML w pobliżu Richmond, Virginia. SCP-049-J ma zezwolenie na opuszczenie celi tylko pod nadzorem dwóch pracowników ochrony. No i podczas opracowywania czynności przechowawczych dla 049-J, gdy dwóch strażników dyskutowało, czy ten znaczek oznaczający 2 może być bardziej odpowiedni do użycia w dokumentacji od tego znaczka oznaczającego 2, SCP-049-J pośpiesznie wspiął się za okno i zszedł wyjściem pożarowym. No to tych dwóch pracowników ochrony, uzbrojonych w pałki teleskopowe i karabiny półautomatyczne AA-12. Z uwagi na niepokój dotyczący zapachów, które może odczuwać personel pracujący z SCP-049-J, instancji zniesiono pozwolenie na zdejmowanie swojej maski. Opis. SCP-049-J to humanoidalna istota nosząca odpowiednik średniowiecznej maski doktora Plagi. Dalsze analizy instancji wykazały, że pod maską i szatami SCP-049-J w większości składa się z mchu, grudek materiału i mniejszych masek doktora Plagi. W większości przypadków jest kooperatywny z personelem fundacji, lecz czasami kłamie i okazjonalnie obficie się poci bez wyraźnego powodu. Podczas aresztów fundacji SCP-049-J ciągle twierdził, że jest potężnym, magicznym doktorem, mogącym leczyć wszystkich człekokształtnych. Należy zanotować, że nie był w stanie wyleczyć absolutnie niczego i jego działania jedynie pogarszały stan pacjenta. Mimo że wymienione poprzednio właściwości nie były wystarczające, by zakwalifikować obiekt jako anomalny, wykazuje on nieznane możliwości unikania złapania i uciekania z placówek fundacji, po tym jak zostaje udowodniony jego brak zdolności. Z tego powodu, jak i z uwagi, że dowództwo jest zaciekawione, czy faktycznie posiada lecznicze zdolności, ma być traktowany i zabezpieczony jako obiekt anomalny. Dodatek 049-J-1. Przesłuchanie. Dzień dobry, SCP-049-J, witamy w... Ja jestem lekarzem. Tak, wiem. Robimy to tylko jako... Ja mam lekarstwo. Tak, dobrze, dojdziemy do tego. Na początek, możesz podać mi swoje imię? Tak, bardzo dobrze, mam lekarstwo, dobry pani, niewątpliwie jestem lekarzem. Co? Zaprowadźcie mnie do pacjenta, wyleczę go! Boże, patrz, kurwa, patrz gdzie ty machasz! Jestem lekarstwem. Kim to kurwa jesteś? Okej, już łapię. Jesteś kretynem, prawda? Nie, dobry pani, jestem najbardziej efektywny. To znaczy moje lekarstwo, bardzo efektywne, najbardziej. Jestem przecież lekarzem. W takim razie się temu przyjrzymy, więc... Więc ta pacjentka... Pachnie zarazą, tak? Czuję to. Ma ból gardła. Zastanawiamy się, czy znasz jakieś lekarstwa mogące wyleczyć jej dolegliwość. Ja... Tak, oczywiście, jestem w końcu lekarzem. Potrzebujesz pomocy? Nie! On nie jest lekarstwem, ja jestem lekarstwem. Tak, to zadziała. To jest but. Tak. I to uleczy tę osobę. Tak, to jest lekarstwem. W porządku, rób co trzeba. Co robisz? Jak to ma jej pomóc? Co to kurwa było? Pacjentka jest uleczona. Co? Nie jest! Po prostu rozpieprzyłeś jej gardło butem! Pacjentka ma się dobrze, nie? Jestem lekarstwem. Popatrz na tą krew! Pomijając kwestie moralne, wyczyszczenie tego zajmie godziny! Właśnie zabiłeś człowieka! Nie, nie, pacjentka jest wyleczona, tak? Patrz. Ej, tak, jestem pacjentem i zostałam uleczona najbardziej efektywną metodą. Dziękuję doktorze, dobrze się spisałeś, najlepszy doktor. Popatrz, tutaj ja widzę twoją rękę. Wiem, że nie mówi tego pacjent. Co to ma być? O, zobacz, za tobą jest więcej zarazy! Co? Noż kurwa, znowu mi uciekł. Niech to szlag.
Wideo nagrane po incydencie pokazuje SCP-049-J uciekającego przez boczne drzwi. Dodatkowe nagranie pochodzi z pobliskiego miasta, gdzie obiekt zatrzymał się w sklepie z narzędziami, szukając, cytuję, bardziej spiczastej laski lekarza.